No cześć Wiaruch, na dzisiaj taki nasztramowany jestem, jak jaki oficer na baczność nawet. I mam biało-czerwoną flagę. Bo wiaruchna, we w tym projekcie, gdzie jestem tym muzealnym detektywem, co to jest Etnopolska 2021, my najwięcej godomy o historii i obyczajowości tyż etniczności XIX wieku we w ziemiach polskich, tu u nas we w Gnieźnie. No więc wiara, muszę wam powiedzieć, że we w Gnieźnie był Napoleon, nie? No to stanąłem na baczność, ale nie bez Napoleona i no bez to, co by wam pokazać przedmiot, znaczy się taki retynt albo mebel, nie? Co jest związane ze z jedynym istnym, jedyniącym Polokiem, co go każdy Polok zna. No wiara, a nie śpiewaliś ta? Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoski do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wiaruchna. Każdy Polok zna gościa, którego ta witrynka, co jest za mną ze Zwinny Góry, przywieziono przez nos, była. Bez to dzisiaj o tym, jak generał Dąbrowski był we w Gnieźnie, poczytam wam ze swest książki na Grykolunę. Zygmunt Karpiński. O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Raporty powinne. Pobyt ten w pamiętniku generała Franciszka Rymkiewicza taki znalazł oddźwięk. Całe miasto było w paradzie zgromadzone, a korpus w porządku batalii uszykowany stanął przed bramą. Dąbrowski ze sztabem swoim przyszedłszy do katedralnego kościoła, przywitani byli od kapituły w asystencji licznego kleru. Odprawiła się zaraz msza wielka przy wdzięcznej muzyce, po której miał mowę wyborną i do aktu tego stosowną naczelnik powstania tego województwa. Przysięgano raz jeszcze żyć wolnym albo umierać. Generał Dąbrowski zaprosił potem wszystkich na żołnierski obiad, gdzie z przyzwoitą republikaną skromnością bawiono się aż do wieczora. Po czapistrachu każdy poszedł na swoje miejsce dla przygotowania się do marszu równie z dniem mającego nastąpić. Nazajutrz dywizja wyruszyła ku Bydgoszczy i tu stoczyła najkrwawszą w całej kampanii bitwę, biorąc miasto szturmem. Po tym zwycięstwie Dąbrowski otrzymał takie pismo od Kościuszki. Cieszę się, generale, ze zwycięstwa twego. Nim ojczyzna okaże ci za to wdzięczność swoją, przyjmij ode mnie karabelę złotą. Był to jeden z ostatnich listów pisanych przez Kościuszkę przed wzięciem do niewoli. W parę bowiem dni Dąbrowski otrzymał takie pismo. Generale, mieliśmy nieszczęście przegrać batalię pod Maciejowicami. Naczelnik nasz ukochany, trzy razy ranion, trafił do niewoli. No, posłuchaliście bez chwilę, jak czytali to, co Zygmunt Karpiński nagrykolił o obecności i dokonaniach tu podle Gniezna generała Dąbrowskiego. Wiaruchna, no, urodził się we w 1755 roku, zaś smarło mu się we w 1818 we Winnej Górze, skąd mam tę szafkę za mną, nie? Ale te pobyty we w Gnieźnie to były różne. To wiadomo podle insurekcji kościuszkowskiej, kole 1792-93, ale też 94 roku. Wielki bonapartysta, sędzia Antoni Sułkowski, godał, że była taka legenda, że to pierwsza gnieźnińska loża masońska to była założona przez generała Dąbrowskiego, ale ta pierwsza we Wrycie Szkockim, bo zaś potem Szkiebry otworzyli loże pod uwieńczonym sześcianem. Na ulicy Machciusa, znaczy się tero pewno Łubieńskiego to jest, a jeszcze wcześniej tego, no taki był jeden Marchlewskiego, nie? Ale ze z tym Napoleonem to oprócz tego, co podobno on kole szatana tam na rynku nocował, co jest bójdą i nieprawdą, ale we w Gnieźnie nocował, to jeszcze tutaj powstało we w Gnieźnie wojsko napoleońskie. Pułk, znaczy się pierwszy regiment
księcia Sułkowskiego w 1806, zaś potem ruszyli na Kołobrzeg i ze z tym Bonaparte, który duplem małym, no doszli z tym kakoludem do Hiszpanii. No podobno zaś potem tutaj ta wiaruchna, co to poszła wojować do Hiszpanii spod Gniezna, wróciła ze z tymi Hiszpankami i się no narodziło trochę takich bębnów kakoludów no polsko-hiszpańskich. Jo jeszcze nie spotkałem, ale trzymaj ta się plędza, jolete, oszczyć szable.